Na początku zacznę od podziękowania dla naszych kibiców, bo w ogromnej sile się zjawili tutaj dzisiaj i naprawdę było czuć to wsparcie. To była moc. Zresztą fantastyczna atmosfera na trybunach tutaj, święto piłki nożnej. Sam mecz bardzo piłkarski, ciekawy. Jeżeli chodzi o mój zespół, w pierwszej połowie mieliśmy problem i tutaj też zasługa dla gospodarzy na plan taktyczny na pierwszy mecz. Mieliśmy problem z pressingiem i przez to musieliśmy gonić ten mecz. Pierwsza połowa to nie byliśmy my w wielu elementach. Druga połowa korekta ustawienia, dużo dobrego pressingu i już mecz pod naszą kontrolą. Wydaje się, że mogliśmy to zamknąć na swoją korzyść, chociaż ten wynik wydaje się być sprawiedliwy. Dwóch rannych. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź i proszę Państwa dziennikarzy o zadawanie pytań. Ja trenerze zapytam, trener wspomniał o dwóch rannych, ale czy jest trener usatysfakcjonowany z tego remisu tutaj na arenie, czy jakiś niedosyt jest, no bo ta sytuacja Karola Czubaka, szczególnie na 3-2, była. No mogliśmy zamknąć ten mecz, oczywiście. Wydaje się, że Motor w drugiej połowie nie stworzył sobie sytuacji. Bardziej miał mecz w pierwszej połowie do, powiedzmy, do zamknięcia. Ja mówiłem przed meczem, że nie będę nigdy kalkulował, zawsze będę grał o 3 punkty. Ale tak jak mówię, no szanuję ten punkt, chociaż lekki niedosyt jest, bo taki snajper jak Karol po prostu takie sytuacje często wykorzystuje. Czy gospodarze czymś zaskoczyli Pana w tym meczu, czy jednak spodziewał się, że właśnie Pan, że tak będzie wyglądało to spotkanie? No pierwszy kwadrans Motor jednak przykipnął od początku. Tak. No, jak mówiłem wcześniej, zaskoczyli nas swoim rysem taktycznym, jeżeli chodzi o otwarcie, budowanie w tej pierwszej fazie, gdzie wyciągali nam środkowych obrońców i grali nam przez środek, czego się nie spodziewaliśmy. Ale tak jak mówię, no próbowaliśmy zrobić tą korektę jeszcze przed przerwą, ale tak naprawdę nie mieliśmy na to czasu, więc ta korekta po przerwie była bardzo skuteczna i Motor już po prostu nam tego nie grał i zneutralizowaliśmy tę największą broń z pierwszej połowy. Józef Kuchala, Radio Lublin, dobry wieczór. Panie trenerze, chciałem spytać o Pana prognozę na finał tego sezonu, bo 7 meczów do końca. Na chwilę obecną dwa kluby z Trójmiasta z lekką przewagą nad peletonem, który goni. Czego Pan się spodziewa w tych decydujących meczach sezonu, czy do tej Waszej dwójki gdzieś też może jeszcze dołączyć? Chciałbym, żeby tak zostało. Oczywiście to jest piłka nożna i nie wykluczyć nie możemy wielu scenariuszy. Katowice pokazują w tej rundzie moc. Myślę, że kilka drużyn Łęczna dzisiaj doskoczyła. Także tych zespołów bijących się o awans bezpośredni lub o baraże jest dużo. Jeśli chodzi o mój zespół, to najważniejsze jest to, że nie przegrywamy. Ja mówię o moim zespołu. 5 zwycięstw, 3 remisy. Dobra, stabilna forma. Jeżeli będziemy w ten sposób punktować, to awansujemy. A kto będzie poza nami, to nie pokuszę się o typowanie. Jestem zadowolony z tego, że zawodnicy i zespół nie jest jednowymiarowy. Dotąd atakowaliśmy najczęściej bokami. Teraz potrafimy utrzymać tą piłkę w środku i dawać na bok tą piłkę w ostatniej fazie. Myślę, że centrum boiska jest takim kluczowym punktem, ponieważ stamtąd możesz grać w każdym kierunku. Masz najwięcej możliwości podań do tercji finalnej, tego ostatniego podania i my tą grę, zwracamy często uwagę na tą grę, że jeżeli możemy trzymać piłkę w środku, to trzymajmy ją jak najdłużej. Pierwsza bramka, co tutaj dużo mówić, klasa piłkarzy, kapitalna akcja i właśnie dlatego jesteśmy rozgoryczeni, bo grając takie akcje, tworząc takie sytuacje, jest po prostu szkoda, że my nie doprowadzamy takich meczów do końca, bo myślę, że możemy grać dwie takie same połówki. Stać nas na to, bo miejsca było tyle samo, tylko my musimy adaptować się do zmiany struktury, ale zmiana struktury nie powinna powodować tego, nie powinna zmieniać naszej idei, jaką mamy, a ideą Motoru jest właśnie związanie akcji z jednej strony po to, żeby w dynamicznym tempie zmienić stronę lub zaatakować środkiem i była dzisiaj taka możliwość. A czy ma Pan
trochę, nie wiem, żal czy pretensje do tego, w jaki sposób motor dzisiaj bramki stracił, bo zwłaszcza przy tym drugim golu chyba można było trochę, nie wiem, agresywniej podejść do zawodnika z piłką. No nie wiem, takie wrażenie przynajmniej z boku, jak pan to interpretuje. Oczywiście zawsze można zrobić coś lepiej. No, pierwsza bramka była po bardzo, bardzo szybkim zagraniu prostopadłym i dużą klasą wykazał się Czubak, który strzelił bodajże 14 lub 15 bramkę w tym sezonie, kapitalna bramka. Natomiast wiadomo, no, my nie powinniśmy w ogóle dopuścić do tego podania, powinniśmy wcześniej ratować akcję i nie mieć straty w tej części boiska. No ale nie będziemy też ukrywali, że mecz trwa 90 minut, jakieś błędy zawsze będą, jakieś niedokładne podania. Akurat tej klasy przeciwnik, co Arka Gdynia, mający w swoich szeregach w przodzie bardzo dobrych zawodników, powoduje, że jesteśmy przy tych stratach zdecydowanie bardziej narażeni na zagrożenie. No a druga bramka oczywiście mógł być doskok, szczególnie gdy Adamczyk złamał do środka, powinna szybciej wyskakiwać nasza ósemka. No ale wiecie, to jest coś, co piłkarze dają ekstra. No kapitalny strzał, uderzenie z dystansu. Ciężko też kogoś obwiniać, bo to wyszła... Nie jesteśmy minimalistami, zareagujemy na to, wiemy, co mogliśmy zrobić lepiej, ale szacunek dla piłkarza Arki, strzelił kapitalną bramkę. To ostatnie pytanie, już na przedmeczowej konferencji pytałem o Filipa Wójcika, czy to, że w ogóle dzisiaj nie znalazł się w kadrze meczowej, oznacza, że z jego formą jest coś gorzej, jakiś spadek tutaj? Czy... Tak, dzisiaj Filip nie znalazł się w kadrze meczowej, to była moja decyzja. Przyda mi kolejne mecze i musi walczyć o powrót. Oczywiście każdy kolejny tydzień to jest nowa szansa na grę i myślę, że Filip sobie z tym doskonale poradzi i zaraz zobaczymy go na boisku. Dziękuję. Kamil Wojtow, Kurier Lubelski. Ja chciałem tylko zapytać o początek pierwszy i początek drugiej połowy, bo diametralnie różne. No, pierwszy parę meczu no to motor atakujący, dominujący. Druga połowa zaczęła się no, zupełnie inaczej, bo tam żadnej sytuacji nie było. Chciałem zapytać właśnie, czy to wynikało po prostu ze zmiany założeń na początek pierwszej i drugiej połowy, czy może po prostu już Arka nauczyła się, że tak powiem, tego, co tego motoru z pierwszej połowy. Dziękuję. Nie było zmiany systemu, nie było zmiany jakby założeń na drugą połowę. Myślę, że to, że Arka się napędziła, było bardziej spowodowane przez to, że my byliśmy, nie potrafiliśmy złapać takiego rytmu od razu, mimo że chcieliśmy to zrobić. Piłka nożna, mecz piłkarski to momenty. Arka poczuła, że my nie możemy złapać rytmu, więc oni wzięli się za posiadanie piłki, oni go złapali i po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, że czasem jakoś też przeciwnika i tego, że przeciwnik też trenuje, przygotowuje się do meczu, powoduje, że on ma moment w meczu i taki sam moment miała, myślę, Arka w tych pierwszych 10 minutach drugiej połowy. Tomasz Jasinady wobec Lublin. Panie trenerze, chciałbym jeszcze zapytać o sytuację, o której pan już trochę wspomniał, czyli ta bramka na 2-2 dla Arki i o konkretne zachowanie bramkarza w tym przypadku. Czy uważa pan, ja wiem, że być może na analizę jest za wcześnie, bo to trzeba zobaczyć, czy mógł się Kacperusa tam trochę lepiej zachować? Nie wiem. Nie oglądałem bramki, nie widziałem, nie chcę tutaj wydawać żadnych wyroków. Na pewno pierwsze, co widzę w tej bramce, to kapitalne uderzenie zawodnika Arki. Decyzja. Też musi bramkarz, wiadomo, być w tej sytuacji przy bliższym słupku, ponieważ piłka jest z boku, musi być przygotowany na ewentualne dośrodkowanie, ustawienie jest inne. Miałem wrażenie, że ta piłka wzniosła się i potem zaraz za nim spadła, więc takie techniczne uderzenie najwyższej jakości i mimo, że chciałbym panu odpowiedzieć na to pytanie, nie odpowiem, bo jeszcze nie analizowałem bramki. No, chciałem też zapytać o drugą połowę. Wspomniał pan, że Arka trochę wam utrudniała swoim ustawieniem grę środkiem, ale kiedy już się udało na przykład przy fazach przejściowych przeprowadzać ten atak, no to czego pana zdaniem zabrakło? Bo to tak w dwójnasób można zrozumieć, bo raz brakowało moim zdaniem spokoju, za bardzo paliście, a z drugiej strony były parę takich sytuacji, gdzie było dużo prowadzenia i prosiło się o szybszą grę. I chciałem zapytać, jak trener to interpretuje?
Pierwsza podstawowa sprawa, że wspomnę to, co powiedziałem wcześniej. Arkanas nie zaskoczyła zmianą ustawień. My powinniśmy po prostu lepiej zareagować na nie w praktyce. Mam tu na myśli decyzje poszczególnych zawodników albo po prostu zespołu, aby te piłki dać w tą, nazwijmy to, do tej dalszej ósemki, bo szóstka musiała wybrać jednego z naszych zawodników, do którego dojdzie, do jednej z ósemek i zawsze jedna była wolna i powinniśmy po prostu w praktyce lepiej to wykorzystywać. Natomiast też trzeba powiedzieć jedno, motor nie stworzył sytuacji takiej konkretnej w drugiej połowie. Ja się zgadzam, te fazy przejściowe prawdopodobnie mogliśmy lepiej wykorzystać. Arka też w umiejętny sposób je przerywała, bo bodajże były dwa lub trzy faule, gdzie oni po prostu je przerwali. Doświadczenie tutaj też zawodników Arki, którzy łapali za to żółte kartki, wyszło. Natomiast my, prawdopodobnie były fragmenty, gdzie mogliśmy szybciej grać po prostu o jednego zawodnika wyżej, żeby być bliżej tej linii obrony. I tutaj się z panem zgadzam. Natomiast ogólnie ta druga połowa to był taki mecz bez większych sytuacji w dwie strony, bo Arka miała piłkę meczową, chyba Czubak miał wycofaną i to była piłka meczowa przy 2-2 Arki, ale no bo jeśli uznajemy sytuację Adamczyka za sytuację bramkową, wiadomo, moim zdaniem jest to bardziej jakość zawodnika, to ogólnie też nie można powiedzieć, że motor źle bronił w tej części meczu, bo też nie dopuścił Arki do więcej niż jednej sytuacji. Uważam po prostu, że motor zremisował ten mecz przez grę z piłką w drugiej połowie. I to są nasze rezerwy, które musimy poprawić.